Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, jakiś czas temu pojawiły się na Banggoodzie silniki Surpass Hobby, firmy, która po prostu zaczyna dość mocno mieszać w świecie RC. Mianowicie zamówiłem sobie takie oto combo. Zestaw szczotkowy, silnik klasy 550, 5 slot. 80-amperowy regulator obrotów, wodoodporny, tak przynajmniej deklarują tutaj. Ja sobie również dokupiłem do niego kartę programującą. To ESC jest programowalne. I słuchajcie, co ja Wam tutaj chciałem pokazać, opowiedzieć. Tutaj mam zwykły silnik 540 35T, który wcześniej siedział w moim TRX-ie. I w tej chwili mam zainstalowany już ten silnik Surpassa. Zobaczcie, jaka jest różnica między tymi silnikami. Jest znacznie większy ten silnik Surpassa, znacznie mocniejszy. Ja już tu robiłem sobie jakieś wczoraj jazdy, próbne testy. Naprawdę precyzja tego silnika jest niesamowita. Ktoś tam pytał, słuchajcie, to jest 12T. No jak 12T? No przecież ten silnik będzie za szybki. Słuchajcie, on nie jest szybki, on jest, wierzcie, jest wolniejszy od tego silnika, ponieważ tutaj w środku jest 5 magneśnic. Tak się to chyba prawidłowo nazywa, magneśnice. I dzięki temu ten silnik ma większą moc, większy moment obrotowy. Precyzja przy ruszaniu jest po prostu rewelacyjna. Ja tam gdzieś robiłem podjazdy pod jakiś tam ten mój słynny krawężnik. Słuchajcie, no po prostu ja jestem w ciężkim szoku. Naprawdę. Niesamowita jest precyzja tego silnika. W zestawie tutaj są wszystko konektorki już zarobione do ESC. Bardzo fajnie to tutaj pomyśleli, nie trzeba lutować. W silniku można timing ustawiać również. Jest tutaj podziałka, mam go zamontowany, także no nie pokażę Wam tego w tej chwili, ale jak tam obserwujecie moją stronę RC From China, ja tam wrzuciłem zdjęcia tego silnika z tyłu, jak on wygląda. Jest tam podziałka, można timing na nim ustawiać też. To też jest również duży plus. Tutaj w tym silniku Gol RC również też możemy sobie ustawiać timing. Tutaj mamy taką podziałeczkę. Też po prostu luzujemy te dwie śrubki i możemy sobie go przyspieszać albo zwalniać. Wiadomo, jak go przyspieszamy, to rośnie nam prędkość, spada nam moment obrotowy i odwrotnie. Jak go zwalniamy, to rośnie moment obrotowy, spada prędkość. Słuchajcie, kolejna rzecz to jest ten regulator obrotów. Jak już wspominałem, 80 A na 360 prądu chwilowego. Jest on wodoodporny, mamy tu oznaczenie waterproof. Back jest 7,4 V, 1060 ma standardowo na przykład tylko 6 V, ten ma 7,4 V w standardzie, 2 A. Także tak by to wyglądało. Z worka tryb LiPo, tryb NiMH, nic więcej tutaj przy pomocy zworki nie zaprogramujemy, ale mamy do tego kartę programującą, w której możemy sobie ustawiać initial start force, low voltage mamy standardowo na 3,1, ustawione na 3,3329 V, initial brake force, initial drag brake force, czyli możemy również drag brake'a ustawiać tutaj, max reverse force, czyli maksymalna siła do tyłu i start mode, soft, medium, strong i jeszcze tu jest, co tu jest? Nie widzę tego dobrze, muszę sięgnąć do instrukcji, gdzie też tutaj dostajemy. I tryb startu, czyli w jaki sposób możemy tutaj ruszać. No, i tak by to generalnie wyglądało. Tu mamy jeszcze instrukcję opisaną, wszystko dokładnie. Jak tutaj mamy drag brake'a, możemy regulować 100%, 90%, 80%, 70%. Standardowo jest 100% ustawione, także bardzo fajne ESC to będzie, jeżeli możemy sobie z karty tej oto to programować. Myślę, że to będzie super sprawa. Słuchajcie, tutaj jeszcze ten włącznik, taki mamy w tej osłonie gumowej, także gdzieś to na pewno, jeżeli byśmy go zamoczyli, aczkolwiek ja nie lubię topić modeli, ponieważ wszystkie inne elementy oprócz elektroniki dostają nam tutaj w tyłek. No i co? Słuchajcie, ja Wam teraz pokażę, jak ten
jak się to się zachowuje, jak to się spisuje. Oczywiście na razie pokażę Wam to na sucho, ale naprawdę ja jestem pod mega dużym wrażeniem tego oto zestawu. Link będziecie mieli w opisie. Oczywiście zakupione zostało to przeze mnie na Banggoodzie. Moja ulubiona strona. Ostatnio zamawiałem znajomemu na AliExpress, słuchajcie, karoserię Injora, nie wiem jak to się czyta. Wpadły opłaty celne, niefajnie, 70 zł trzeba było dopłacić, VAT, doręczenie i opłaty jakieś tam manipulacyjne. Standardowo mamy te diny, zarobione konektory i to akurat nie przeszkadza. No, zaraz jeszcze muszę wziąć aparaturę. Aparaturkę już mam. Nie przygotowałem się tutaj. Na razie gdzieś to tutaj tak położę. Powiem tak, 7,4 V. Ubek nam daje tutaj w serii. Ja mam tutaj serwo podpięte JX-a LV 5821, które standardowo chodzi na 6 V. O, teraz bym sobie kuku zrobił. Powiem szczerze, serwo dostało drugie życie na tym, na tych 7,4 V, także naprawdę super się to spisuje. Ja Wam postaram się tu. Co prawda to będzie tylko przejazd na stole taki, także wybaczcie mi. Ale chcę Wam pokazać po prostu precyzję tego. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Muszę tu tylko zrobić trochę porządku. Także wybaczcie. I słuchajcie, po prostu lekko gaz i rusza ten silnik, to ESC, rewelacyjnie. Słuchajcie, no po prostu ja jestem w ciężkim szoku, że taka fajna jest precyzja w tym zestawie, w tym combo. No, robi ten silnik robotę. To jest Traxxas TRX, wersja Sport, standardowe przełożenie, nic tu nie jest modyfikowane. Także robi to robotę. A zresztą wiecie co, ja wyjdę na dwór i pokażę Wam, jak ten modelik jeździ na dworze. Zobaczycie sobie też prędkość maksymalną tego modelu. Także zaraz się spotykamy na dworze. No, jesteśmy na dworze, słuchajcie. To jest prędkość maksymalna tego modelu. Gaz mam wciśnięty do końca. On szybciej nie pojedzie. Bo to Was też interesowało. Sobie może. To jest gaz ciśnięty do końca. Szybciej nie pojedzie. Także myślę, że nie jest to za szybko. Myślę, że nie wiem, czy on w aksjalu się lepiej spisze, czy nie. Ale zaraz sobie zrobimy jakiś podjaździk na słynny krawężnik. Zobaczycie sobie, jak on wjeżdża przy obciążeniu jakimś tam, czy ma problemy. Ja już sprawdzałem, nie ma, także zaraz sobie wrócimy. Słuchajcie, może to nie będzie jakiś mega tutaj super test, ale zobaczycie sobie, jak pod obciążeniem on tutaj wjeżdża na krawężnik, jak jakiś tam opór znajduje, także oczywiście wiadomo, trzeba dać troszeczkę więcej gazu, ale powiem szczerze, ja jestem zadowolony, nie trzeba go tutaj pałować, żeby tam przyciskać albo coś. No, teraz tu sobie nawrócimy. Naprawdę, no, jest super. Jestem pozytywnie zaskoczony tym zestawikiem. Ja się postaram coś tam nagrać w terenie, może nie wiem. Może później jakiś film stawię, pójdę na jakiś spacer. Nie wiem, czy znajdę czas, bo to z tym czasem u mnie jest ostatnio różnie, ale naprawdę
Piękna precyzja. Mogę Wam śmiało polecić ten zestaw, jeżeli jesteście nim zainteresowani. Oczywiście pod filmem będzie link. Cena tego zestawu to jest gdzieś tam około 150, niecałe 150 zł, 142 zł chyba dałem. Tam jest jakiś teraz kod rabatowy na Banggoodzie, także można go jeszcze taniej wyhaczyć. Można oczywiście kupić sam silnik. Ten silnik chyba gdzieś koło 60-70 zł kosztuje, jeżeli pamiętam dobrze. Słuchajcie, naprawdę, no... Ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego zestawu. No co, jeżeli szukacie fajnego kombo niedrogiego, a myślę, że tutaj precyzja tego naprawdę robi wrażenie, to polecam Wam ten oto Crawler 12T 5 slot firmy Surpass Hobby, zakupiony na Banggoodzie. Ja latam na 2S, żeby to też było jasne. No, także tak by to wyglądało. Dobra, myślę, że to wszystko. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.